Napastnik Brug Betu Termaliki Niedźwiedzia Władysław Gutkowski znalazł się na celowniku klubu angielskiej Premier League. Mowa o Middlesbrough, czyli drużynie zajmującej obecnie 17 miejsce w tabeli. Dobre występy Łotysza, który na koncie ma już 5 bramek w tym sezonie, zaowocowały dużym zainteresowaniem klubów z silniejszych lig niż Polska. 21-letni napastnik zadebiutował ostatnio w reprezentacji Łotwy, co również znacznie podniosło jego notowania na europejskim rynku. Pierwszy raz był tak na pierwszej reprezentacji, tak troszkę też nerwował tak z pierwszych minut, no tak no, w drugiej połowie już tak było lepiej, no nie wiem, przegrali, to nie jest dobrze widzieć, jak przegrali mecz. Czekał na to, no jak trener zachotił jak drugiego napastnika wpuścić, a ja zostałem tak, nie wiem po czemu. Kontrakt Gutkowski z Termaliką jest ważny do sezonu 2019-2020. To oznacza, że Łotysz może wkrótce być pierwszym zawodnikiem, na którym właściciele Termaliki sporo zarobią, a już dziś Gutkowski będzie miał okazję polepszyć swój bilans bramkowy. Brug Bet Termalika zmierzy się w wyjazdowym spotkaniu z Piastem Gliwice o godzinie 18:00.